Witam Was serdecznie. Dziś jestem w niezwykłym miejscu, a mianowicie w zamku w Uniejowie. Obiekt przepiękny, powstał w XIV wieku, ale o jego historii i dziejach opowie Wam nie kto inny jak Radosław Herman, który jak zwykle wychodzi z podziemi. Witam Cię, Radku. To prawda, podziemia to moja domena, ale... No nie wiem. To Ty może robisz podziemia wrocławskie jakieś tam z czasów II wojny światowej. Mnie interesują podziemia średniowieczne. Odpowiem Ci jeszcze tak na boku tego programu, że znamy się z wielu innych produkcji, tak? I teraz będziemy dla Was próbowali zrobić taką serię na temat zamków. No seria to się okaże, czy ona będzie. Zobaczymy, czy nam wyjdzie pierwszy odcinek. Zatem, żebyśmy wiedzieli, czy nam wychodzi, zaczynaj. No dobrze, no to w związku z tym, że jesteśmy w Uniejowie i że jesteśmy na zamku, to zaprosiłem Cię w miejsce, do którego normalnie dostęp jest niemożliwy. Czyli na ślad dawnego chodnika z XV wieku zapewne, ale chodnika straży, tędy dochodzili strażnicy do muru, który już dzisiaj nie istnieje, a jego miejsce zastąpił ten wspaniały taras z restauracją. No i jeszcze jedna rzecz, za naszymi plecami znajduje się najstarszy budynek, który tutaj w tej panoramie możemy zobaczyć, największy budynek zamku, czyli tak zwany dom zamkowy, albo jak kto woli, pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, bo zamek w Uniejowie wybudowali arcybiskupi gnieźnieńscy. Ale w tym odcinku oczywiście nie opowiemy pełnej historii zamku, nawet nie wspomnimy o drobnej części. Przelecimy, jak ty powiedziałeś mi wcześniej, po najważniejszych wydarzeniach? No możemy tak zrobić, rzeczywiście plan historyczny, raz, dwa, trzy, cztery, kilka rozdziałów, no i zajrzeć do paru miejsc, które na pewno warto odwiedzić, a Tobie będzie dane zobaczyć coś, czego normalny turysta zobaczyć nie będzie mógł. Jeżeli chcesz, to Radku, zapraszam w tamtą dziękuję stronę. Dziękuję Ci bardzo, bardzo chcę, bo jak widzicie, jestem nienormalnym turystą. To jest największa sala w ogóle w Zamku Uniejowskim, tak zwana sala rycerska, jak widać, niezwykle okazała. Przepiękna i muszę pochwalić, Radku, Ciebie, zatrzymajmy się na moment, że jesteś osobą, która odrestaurowywała, projektowała odrestaurowanie tej sali. No trochę tak, a właściwie to był zespół firmy, której pracuję, mojej firmy, która zaprojektowała całą aranżację hotelu w Zamku Uniejowskim i staraliśmy się oddać ducha każdej epoki, która tutaj była. Miałem to powiedzieć później, że Radek odrestaurował cały pałac, ale dobra, no jak się pochwaliłeś, prowadź do tego magicznego. Nie, ale to brzmi jak reklama, a tak nie było, bo my rzeczywiście walczyliśmy tutaj o to, żeby były lilijki, żeby był herb. To jest herb zrobiony z pieczęci uniejowskiej. Radek, ten program to jest reklama, reklamuje wszystkim, którzy mają pałace, a chcieliby je odrestaurować w sposób właściwy, zgodnie ze sztuką, żeby zadzwonili do Ciebie. I żebyś im pomógł. Ja bardzo chętnie pomogę, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby najpierw dowiedzieć się, co trzeba zrobić, a potem zrobić, a nie odwrotnie. Coś zrobić, a potem naprawiać. Radek, dość lokowania produktu. Ta sala niegdyś była, jakby wypełniała cały dom zamkowy. O domu zamkowym jeszcze Ci odpowiem od zewnątrz, natomiast dzisiaj ona jest większa niż pierwotnie, dlatego że kiedyś tu była klatka schodowa. Łącząca wieżę, salę i mur obronny. I teraz pójdziemy na mur obronny. Tam normalnie nie wolno wchodzić. Zresztą zobacz, jakie fajne są tutaj dziury w murze. Czyżby to były strzelnice? Nie! To jest miejsce, w które wsuwano belkę, żeby zatarasować drzwi. I zobaczcie, tu jest jedna dziura, a tu jest druga dziura. Tak? Wsuwamy, belka przebiega tędy, no i drzwi się nie da otworzyć. Proste i niezwykle skuteczne. I taki ciężki rycerz, który w tej zbroi się tu próbował włamać, nie dość miał kłopoty z wejściem po schodach, bo mu się nogi w kolanach nie zginały, więc szedł tak, dobrze mówię? Chociaż wiemy naprawdę, że zamków w środku nie zdobywali tak okuci w zbroję rycerze, ale dla żartu, rzeczywiście nawet ten lekko zbrojny wojownik, no taką przeszkodę miał do sforsowania pod gradę na przykład strzał z kusz, tak? No ale to chodziło też o to, żeby zamek, kiedy już się dostali napastnicy na jego mury, podzielić na sektory, które mogły się autonomicznie bronić. I tutaj na mury dostałeś się, ale już do wnętrza się nie dostaniesz tak Radku, łatwo. Sztuka wojenna nie zmieniła się od tysiącleci. Pewne kanony są zachowane tak jak w archeologii. Musi być schemat i ten schemat sprawdzony przez tysiące lat działa do dziś. No zgadza się. Więc zgadza się. Nie będziemy już o tym marudzić. Ale jeszcze takich dziur pewnie parę znajdziesz. Lokowanie produktu zrobiłem. Teraz Radek prowadzi mnie tam, gdzie nikt nie może wejść. Zobaczcie. To jest chodnik
na starszym, XIV-wiecznym murze obronnym. Przepiękne, jakie widoki z tego, Radku. Tak, no i w tym miejscu jesteśmy także dlatego, że tu można zobaczyć zamek, jakiego od strony wjazdu już nie zobaczymy. Dlaczego? Właśnie. Dlatego, że od strony wjazdu zamek w XVII wieku został przebudowany, potem jeszcze raz w XIX wieku i ujednolicony w jedną bryłę. On taki nie był. Do tego jeszcze wrócimy, jeżeli będziemy mieli chwilę czasu. O, oczywiście. Kamera, jak mi powiedziano w jednym z programów, nagrywać, karta pamięci przyjmie wszystko. Tak, potem się wyska delay. Ale my jesteśmy na starszym murze obronnym, tym z XIV wieku, tym, który został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego, nie przez Kazimierza Wielkiego, tylko przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego, czyli inaczej Jarosława Herbu Bogoria ze Skotnik. Pięknie to wytłumaczyłeś, ale teraz coś takiego dla miłośników historii. Radku, czy zamek był kiedyś oblegany? I tak, i nie. Dobrze, zaraz to rozwinę. Typowa odpowiedź kogoś, kto pracuje na etacie. Nie pracuje na etacie, natomiast chciałem wam zwrócić uwagę na to, że w tym miejscu bardzo dobrze widać, że są dwa mury. Jest ten, na którym stoimy. Tak. Napastnik powinien biec od tamtej strony, tak. A tu mam jeszcze drugi zewnętrzny mur, niższy. On jest częściowo zrekonstruowany po różnych perypetiach zamku, na który się wychodziło przez tamto okienko, takie, które wygląda tak ślicznie, to były drzwi, tak naprawdę przejście na koronę muru, na kryty chodnik, który biegł tym zewnętrznym, po tym zewnętrznym murze. I dlaczego to jest niezwykłe? Ten mur jest starszy, jak powiedziałem, z XIV wieku, a tamten jest z XV wieku. Wtedy już stosowano w najlepszych fortyfikacjach broń palną. Czyli na przykład hakownice. Na przykład hakownice. I ten chodnik w całości był kryty, a w tamtej części, w tej wieży, zachował się w całości i tam są strzelnice do hakownic. Na przykład hakownice, bombardy. Chociaż bombardy były dość nietypową, nieciekawą bronią, bo to wbrew temu, co się pokazuje na filmach, to pierwsze bombardy były po prostu układane w skrzyniach na ziemi. Podsypywało się w tych skrzynkach poziom, żeby wyregulować. Dopiero później dołożono do tego koła. To tak naprawdę to my rozumiemy jako bombardy to, co nam pokazał Fort Aleksander na filmie Krzyżacy. Natomiast, a to nie była bombarda. Tak naprawdę bombardą nazywano różnego rodzaju broń palną. Tak samo jak nazywano je piszczelami, puszkami. Tych nazw było dużo, bo nie było normalizacji żadnej wówczas. I miałem kiedyś okazję znaleźć zagubioną bombardę kaliską. Najstarszy zabytek broni palnej w Polsce z XIV wieku. Jak myślisz, jakiej wielkości jest bombarda kaliska ta słynna? Ja myślę, że jak ma jakieś 80 cm, to jest dobrze. No tak, a ona jest tej wysokości. 4 czy tam 5 cm wysokości. Długość może, tak. Naprawdę? Wygląda jak kałamarz. Tyle, że jest z brązu. W środku ma jeszcze kulę, nawet jest załadowana. Do? I to była bombarda kaliska. Kaliska, bo znaleziona w Kaliszu. Natomiast bombarda... A czego ona miała służyć? Służyła do strzelania z ręki. Przymocowana była do długiego kija, które się opierało albo trzymało pod pachą, przykładałeś ląd i puch, strzeliłeś. Kula wyleciała. Huk był. Dobra, omówiliśmy już wszystko. Rozwój broni palnej. Rozwój broni palnej na tym zamku, o tym będziemy na pewno szerzej. Radek, prowadź. Idziemy dalej. Zaraz, zaraz, bo musiałem wziąć kluczyki do zamku. Teraz takie są klucze do zamku? No nie, jak wiesz, w zamku działa bardzo prężnie hotel, no i mnóstwo przejść wymaga mnóstwa kluczy. Klucznik z Uniejowa. No tak. Wiesz co? W jednym z polskich seriali historycznych widziałem też takie wejście, tylko że nie zniszczone. To chyba jest zniszczone. Tak, wiesz co, tu mamy sytuację bardzo interesującą. Mianowicie taką, że mamy przekute przejście przez wieżę główną, czyli tak zwany stołb albo wieżę ostatecznej obrony. Czyli stołb to bardzo częsta nazwa, której ludzie nie rozumieją. Stołb, bo słup, tak? Słup, czyli wieża. Natomiast drugą rzeczą, którą tu widzimy, jest sklepienie, tak, łukowe, które jest resztką, czyli takim strzępiem, jak to się mówi w architekturze, korytarza krytego ganku, który biegł tutaj po murach. Dzisiaj mamy to odsłonięte, ale kiedyś to było sklepione na całej długości. Przepiękne. Stąd ale to też jest takie ciekawe dla miłośników historii, bo teraz możemy przekonać się tak naprawdę, jak grube są ściany wieży. Wieży. O. No to chodźmy, będziemy, ale najpierw muszę chyba znaleźć klucz. To może klucznik przodem. A ty będziesz sobie opowiadał, jak możesz liczyć cegły. Słuchajcie, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, około 15 cegieł długości, 25 cm? 28. A. I pół. Dobra. Zależy, bo niektóre są 29. Czyli 3 metry? Nie, ponad 4 metry. Albo 20, no tak. Ponad 4 metry. Za pierwszym razem trafiłem w klucz, także mamy farta. Widać, że tutaj szwenda po nocach. Nie mów, że jestem biała dama. O. Chodziło mi, żeby pokazać ci, że udało mi się znaleźć klucz do tych drzwi, bo to chyba już drugi rok ich szukam. Widziałem to. Natomiast dlaczego cię tu zabrałem? Dlatego, że jesteśmy na co prawda już PRL-owskiej rekonstrukcji, nazwijmy to, imitacji ganka, który prowadził schodów, klatki schodowej w zasadzie, który prowadził do wnętrza wieży ostatecznej obrony, wieży z XIV wieku, czyli z tego najstarszego zamku, z tej najstarszej fazy zamku. Czyli dostajemy się do niej tak, jak się dostawali rycerze. Obrońcy. Dokładnie tak. Ale teraz pytanie. Schody były na zewnątrz. Tak. Były wykonane z drewna. Tak. Były belkami wsadzonymi w mur. Tak. I można było te schody rozebrać, idąc do góry. Dokładnie tak, bo chodziło o to, żeby je zrzucić. I wtedy ludzie zamknięci w tej wieży byli absolutnie bezpieczni. Znaczy nie było żadnej broni, no, która by mogła... jedyne są to, jak mówią legendy, myszy, tak, albo głód. No głód, ewentualnie pragnienie. Dlatego wieża składała się z kilku poziomów, w których większość to był magazyn. Magazyn prowiantu i wody. Tak, tak, dlatego wbrew pozorom, jak się ogląda czasami filmy różnego rodzaju historyczne, że w tym stołpie tysiące ludzi, a to nieprawda. No jeden rycerz, kilku giermków z łukami, pani dworu, być może jeszcze parę innych cennych osób i cała fura zaopatrzenia, łącznie ze skarbami, przecież w stołpie trzymano to co najcenniejsze, bo gdyby zostawili to na dole, tak, to ci by już nie atakowali tego stołpu. Tak? Czasami można było lepiej zostawić te skrzynki ze złotem, bierzcie i idźcie, tak? No, ale co potem? No tutaj to było bardzo skomplikowane, a ty, jak chcesz to możemy o tym porozmawiać, ale to mi zajmie dłuższą chwilę o skarbach. W związku z tym opowiemy o skarbach w następnych odcinkach. Radku, wchodzimy do stołpu. Jeszcze chwilę. Dlatego, że chciałbym, żeby widz zobaczył panoramę dziedzińca, dlatego, że stojąc w tym miejscu, no ewentualnie na wieży, można zobaczyć w całości ten najstarszy XIV-wieczny zamek, który się zachował prawie w 100%. To jest jedyny taki zamek w środkowej Polsce, który jest zachowany prawie w 100% od momentu zbudowania. Rozgadał się, więc mów, widz będzie widział. Tam byliśmy, tam jest sala rycerska, ale to jest przede wszystkim dom zamkowy. Tam mieszkano. Zamek składał się z domu zamkowego, z murów obwodowych, po których szliśmy tutaj, tak, z wieży ostatecznej obrony, czyli stołpu, i bramy, a właściwie budynku bramnego, przez który można wejść na dziedziniec. I to był koniec, to był cały kompletny zamek. Dziedziniec wewnętrzny, no tak? No dziedziniec. Czy były oprócz tych fos, które otaczają w tej chwili zamek, jakieś fosy jeszcze wcześniejsze? Tak, to znaczy... Kiedy w XIV wieku ten zamek był dużo mniejszy niż dzisiaj, to fosy przebiegały bliżej. Właśnie, bo inaczej nie miałoby sensu. Dokładnie. I w ogóle otoczenie zamku wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. To może ja tylko wytłumaczę naszym widzom, dlaczego nie miałoby sensu bliższe przesuwanie, że fosy byłyby daleko od zamku. Otóż gdyby były daleko od zamku, to po pierwsze, ogień albo ostrzał z łuków czy kurz byłby nieskuteczny, ponieważ strzały może by i doleciały, ale wielkiej siły przebijalności by nie miały. Nie mówiąc już o tym, że można by było po sforsowaniu takiej fosy odciąć zamek raz, że od wody, dwa, że sobie rozwinąć tam swoje namioty i czekać spokojnie, bo w fosie pływały ryby, a zdechną ze głodu. A natarcie można było rozwijać na tym odcinku odległość fosy do zamku. Stąd też fosę przybliżało się, żeby po sforsowaniu tej fosy atakujący byli już narażeni na łomot z murów zamkowych. Dobrze wyjaśniłem to? Tak, to znaczy są nawet takie zamki, których mury wręcz przeglądają się w wodzie. Na Śląsku takie możesz zobaczyć, bo jeszcze kilka takich się zachowało. Wymień, nie, to pojedziemy tam. Dobra, dobra. Natomiast ten zamek, nie jestem pewien, czy się przeglądał w wodzie. Robiliśmy takie badania, ale ponieważ jest bardzo mocno przebudowany, to nie mamy na to 100% dowodów. Nawet jeżeli nie przeglądał się w ten sposób, że woda omywała mury, no to było tam metr czy dwa metry od muru zaczynała się już woda. To ja wam powiem, jaki to jest zamek. Zamek w Wojnowicach na Dolnym Śląsku, niedaleko miejscowości Minkinia. Zamek na wodzie, przepiękny. Często tam z żoną jeździmy na kawę i piwo. Zwany też dworem.
zwany też dworem i tam też zabierzemy Radka kiedyś, jak będzie grzeczny i będzie chciał z nami ten program dalej prowadzić. Tak, ten dwór w Wojnowicach, zwany też zamkiem, jest wielkości zamku w Uniejowie. Mniej więcej tak. Więc z tą definicją, co jest dworem, a co zamkiem, można by dyskutować. Ale jest jeszcze jedna zagadka, wielka tajemnica zamku uniejowskiego, którą stąd widać. O, to ja będę patrzył. Właściwie to trzy. Będę patrzył, powiem tak, nie widzę. A nawet cztery, ale skupmy się na tej, o której najpierw pomyślałem, mianowicie o tych reliktach takich dziwnych murów na dole, na dziedzińcu. Właśnie. Otóż kiedyś i w wielu publikacjach książkowych, internetowych w szczególności, można przeczytać, że to są ruiny kaplicy. No bo skoro zamek był arcybiskupi, to pewnie coś, co tak wygląda, jakby było zakończeniem kościoła, jak prezbiterium kościoła, tak, to powinno być kaplicą. Otóż to kaplicą z pewnością nie było, a jest równie stare jak dom zamkowy. To nie zostało dobudowane. Tam akurat założyliśmy wykop archeologiczny i stąd to wiem. Taki mądry jesteś. Taki mądry jest. Druga tajemnica, to ja coś tam znalazłem. Ja widzę takie okienko po lewej stronie. Ach, okienko po lewej stronie jest bardzo fajnym śladem średniowiecza, ale tego najstarszego średniowiecza, czyli z XIV wieku znowuż. Otóż kiedyś ten, właściwie już zaczynam szeroko, dobra, to samo okienko. Okienko kiedyś było czynne. Dzisiejsze okna, które widać w sali rycerskiej, to są okna z XVII wieku. Natomiast tam był mur. Tu była ściana, tam było jedno okno, a tam przecięte przez to okno XVII-wieczne drugie okno. No i tutaj ta blenda to było wejście do tego budynku. Radku, ale to oznaczało, że tam w środku było strasznie ciemno. Było ciemno. To był największy problem wszystkich budynków do wymyślenia światła elektrycznego. Że życie się toczyło w rytmie przyrodniczym. To mniemuję, że ta wnęka służyła nie tylko do przechodzenia, ale też do wykonywania jakichś czynności, bo tam padało światło. Ona nie służyła do przechodzenia, bo to było okno, czyli rzeczywiście to było doświetlenie, no i oczywiście wentylacja. Natomiast rzeczywiście od środka w sali rycerskiej można zobaczyć zamurowaną wnękę w charakterystycznym takim, powiedzmy, grzybkowatym kształcie, bo to jest zamurowane sedium, czyli miejsce do siedzenia. Zamurowana wnęka starego okna średniowiecznego, w głębi był sam wykrój okienka, znacznie mniejszy, ona jest poszerzona i tutaj zwróćcie uwagę, są dwie ławki, jedna i druga. Poziom podłogi kiedyś był wyższy. Na tych ławkach siadało się i można było już przy świetle dziennym sobie wyszywać. Żeby móc tam powiedzmy o 15 coś zrobić, coś zrobić w zamku, to trzeba było być albo przy kominku, albo przy oknie. Inaczej się nie dało. Nie, no jeszcze była inna opcja. Jak się na przykład było wojem czy rycerzem, to o 17 można było gasić światło i bania. Tak, albo pójść i spalić jakąś wioskę. Wtedy się rozjaśniało, ale zazwyczaj akcje zimowe rzadko wchodziły w grę. Nie, wręcz przeciwnie. Wojsko lubiło atakować zimą. Czemuż to? Bo jeżeli nie było kopnego śniegu, to ziemia była zmrożona i łatwo się jeździło konno. Nie przeszkadzały bagna. Ale to bardziej mówisz o jakichś takich wyprawach mniejszych, bo te duże wyprawy jednak... No spróbuj przejść po lesie. Czy łatwiej jest zimą przejść przez las, czy w latem? Wiesz co, jest taki jeden, co mi każe łazić detektorem po lesie. Ja wiem, kiedy jest łatwiej przejść. No właśnie. Nie bez powodu duża część wypraw takich łupieszczych, szybkich... To właśnie miało, o to mi chodziło. Miało właśnie... Ale kampanie wojskowe odbywały się tak mimo wszystko w takich bardziej przyjaznych warunkach. Najczęściej chyba jednak tak. I to się wiązało także z tym, żeby się zaopatrzyć. Z aprowizacją wojska. Tak, bo musiał skończyć się przednówek, trzeba było zebrać już coś. Do stołpu jeszcze nie wyszliśmy. Prowadź. Ale jeszcze tak dla widza, tu jest więcej ciekawostek. Tylko nie pozwolił mi powiedzieć. Wieża, po prostu główne wejście. Ale te mury są grube. Wieża to jest osobna historia. I osobny odcinek. Myślę, że spokojnie, bo ona ma setki lat historii, ale też ma niezwykłe rozwiązania techniczne. Dobra. Natomiast, ponieważ weszliśmy przez główne wejście, kiedyś jedyne do wieży, no to chcę Wam pokazać to, że to jest tak zwany parter wieży, czyli jakieś tam, nie wiem, 12 metrów nad ziemią. I to jest belka stropu, a poniżej jest pierwsze od w ogóle ziemi okienko. Okienko, jak widzicie, w formie szczeliny, która ma głębokość 4 metry. Tak jak grubość wież... Tak jak grubość tej wieży. I ono służyło, żeby doświetlić więzienie. Czyli tu było więzienie pod spodem? Taki numer.
Ale o tym chyba w osobnym odcinku. Zaskoczyłeś mnie, mówiąc, że więźniowie dostawali jakiekolwiek światło. Wydaje mi się, że pewnie powietrze, żeby się nie zagazowali w tych wszystkich swoich... Nie, powiedziałbym inaczej. Oni nie dostawali ani światła, ani powietrza. To wisiało im 12 metrów nad głową i tylko mogli zobaczyć, że się zmieniła pora dnia, bo tego światła nie było na dole, tylko widzieli punkt jasny u góry. Czyli taki terror psychologiczny stosowano. Kolejny dzień minął. Kolejny dzień w raju. Możesz się zastanowić, dlaczego nie przywieźli wody. Albo dlaczego nie płaciłeś podatku. Ja teraz sobie wszedłem na Międzymurze, które wam wcześniej pokazywaliśmy, ale turyści czy lokalni opowiadacze błędnie nazywają to miejsce drugim dziedzińcem. Otóż to jest całkowita nieprawda, a na dowód tego poproszę Radka, aby w sposób naukowy i zgodnie ze sztuką archeologiczną i historyczną wyjaśnił wam, dlaczego to twierdzenie jest błędne. No to dlaczego nie dziedziniec? No właśnie. No dlatego, że po pierwsze byliśmy tam na murze i to już mówiłem, że jesteśmy na murze obronnym starszym, a tu jest mur zewnętrzny, młodszy, 15-wieczny. Obszar między murami nazywa się Międzymurze. O czym wspomniałem wchodząc tutaj. I tyle. Dziedziniec to jest miejsce, na którym się rozgrywa życie. I no to nie jest dziedziniec. To było Międzymurze. Zresztą komunikacja na to Międzymurze była bardzo ciekawie rozwiązana i trudno nam to będzie teraz w dwóch słowach opowiedzieć, więc tylko powiem, że była bardzo ciekawie rozwiązana. Ale Radku, jednak jest pewna zagadka tutaj, bo wchodząc na dziedziniec widzimy zamurowane ślad po wejściu. Dokładnie. A dlaczego to jest interesujące? Otóż to pokazuje tajemnicę pewną, czyli element zamku, który już nie istnieje, mianowicie jeszcze jedno skrzydło zamkowe. Wyobraźcie sobie, że tu, gdzie teraz stoimy, kiedyś była wieża. Wieża obronna, trzecia wieża obronna, taka jak te dwie, które się zachowały. Zrobiliśmy tu badania archeologiczne i fundamenty tej wieży odkryliśmy. Dzisiaj po niej nie ma prawie śladu. Pewnym elementem jest oczywiście mur i ślady na... Skoro robiliście badania, Radku, no, to dla mnie też, bo będą nas pewnie oglądali poszukiwacze różnego rodzaju skarbów i tajemnic, znaleźliście jakieś ciekawe artefakty? No, z malutkiego wykopu, miał mniej więcej 2 na 3 metry, wyciągnęliśmy no, ponad 20 tysięcy zabytków. Przy czym? Przy czym? Przy murze. Przy czym większość z tego to była zapewne potłuczona porcelana. Nie, większość z tego to była ceramika taka użytkowa. Przepraszam, ceramika użytkowa, wtedy porcelany tam, jeszcze nie było. No w Chinach pewnie, ale u nas raczej nie. Natomiast... Chyba, że w markecie u Jagieły. To... No kto wie zresztą. Natomiast nie, rzeczywiście to były potłuczone fragmenty naczyń glinianych. I to było powiedzmy, nie wiem, 90% zabytków. Były a te 10? 10. Były też kości, były fragmenty przedmiotów metalowych, kościanych, a mówię o narzędziach, no, kościanych. Narzędzi. No i oczywiście żelaznych, czy z innych kolorów. Życie się toczyło normalnie, to co mogło się znaleźć, to się znalazło. Tak, no ale dla nas najważniejsze były nie te tysiące drobiazgów, tylko ten mur, a właściwie fundament muru wieży, bo on jednoznacznie podkreślał obecność tego dzieła obronnego tutaj w tym trzecim narożniku zamku, o czym wcześniej nikt jakby nie pisał. Nie wspominano. Nie wspominano, ale też w rekonstrukcjach tego zamku tego nie rysowano. Więc mieliśmy tą satysfakcję, że od tej pory rekonstrukcja wygląda inaczej. Czyli dodatkowo kolejny raz mogę nazwać cię odkrywcą. Ale to nie była tylko oczywiście moja robota, bo tu cały zespół. Przede wszystkim prowadziliśmy badania archeologiczne tutaj wraz z Wojtkiem Dudakiem, z którym bardzo często prowadzimy badania archeologiczne, prawie zawsze. Skromność. Ja tam bym powiedział, że sam znalazłem. No dobra, ale tak naprawdę opowiedziałem wam o wieży, ale wieża to jest tylko wstęp do tego, o czym chciałem opowiedzieć, czyli tego tajemniczego zamurowanego przejścia. Otóż w pewnym momencie tą wieżę z istniejącą do dzisiaj wieżą główną zamku połączono budynkiem i w ten sposób powstało skrzydło zamkowe, którego dzisiaj już nie ma, ale którego ślady istnienia mamy w postaci tych wnęk w murze, które są wtórnymi wnękami przebijającymi mur, aby można było się do tego skrzydła zamkowego dostać po prostu. Widzicie zatem, że gdybyśmy kręcili odcinki z Radkiem Hermanem i chcieli wam opowiedzieć prawdziwą historię tego zamku, to ten odcinek powinien mieć numer przynajmniej 2,5321 albo coś takiego. Jak w klanie. Jak w klanie. Staraliśmy się krótko. To jest niemożliwe, bo historia zamków jest zawsze niezwykle ciekawa, każdego zamku. Tak, ale też historia takich budowli, o tak skomplikowanej historii,
jest ukryta w drobiazgach, w takich na przykład przepustach wodnych, przepustach, takich wnękach, w takich miejscach, gdzie są strzępia dzisiaj nieistniejących murów, które więcej nam mówią o tym zamku czasem niż zapisy kronikarskie. I przewodnicy. A są to takie miejsca, na które my, drodzy miłośnicy historii, nie zwracamy często uwagi z braku na przykład wiedzy takiej, jak posiada Radek. I właśnie ten odcinek ma służyć temu, żeby tą wiedzę wam dać. I że jak wejdziecie do jakiegoś zamku, mówicie, a zaraz, córeczko, proszę zobacz, tutaj była jeszcze trzecia wieża. A skąd wiem? Aha, wiem. I właśnie temu służy ten program, żebyście wiedzieli, skąd coś się bierze i żeby nikt wam nie opowiadał, że Międzymurze to jest dziedziniec. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz. Po co w zamku były potrzebne wieże narożne? W takim jak ten zamek. Zamku, który leżał na bagnach, do którego dostać się było niezwykle trudno. Z przyczyn naturalnych. Bo był oblany wodami warty na bagnistym terenie. Dlatego, że był to zamek niezwykle ważny. Tutaj ukrywano skarb archikatedry gnieźnieńskiej. W przypadku zagrożenia. Na przykład na wojnę 13-letnią tu go przywieziono. Ale to jest już opowieść na kolejny odcinek. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy serdecznie. Miejmy nadzieję na kolejną część przygód w zamczyskach. Cześć. Cześć.